Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się, żeby gawędzić o książkach. Nie było mnie długo, bo była pandemia, ona niby jest ciągle, ja tu przyjechałem w maseczce i od maseczki zacznę, ponieważ oto przed nami ostatni numer, proszę Państwa, Szkoły Nawigatorów, dlatego że okoliczności niestety są na tyle trudne, że ja już nie mogę ciągnąć tego kwartalnika. No czasem tak się zdarza, to nie jest żaden nieprofesjonalizm, tylko podkreślenie autentyczności sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Proszę Państwa, nie mogę tego dłużej wydawać. 26 numerów, a tak naprawdę ponad 30, bo wychodziły numery specjalne bez złotówki dotacji przez całe lata. Od roku grudzień 2013, proszę Państwa, maj 2020. To jest bardzo dużo czasu i robiłem to sam, potem robiłem to z Szymonem. Nie wiem, co powiedzieć w zasadzie, dlatego że ludzie, którzy zrobili mniej spektakularne wyczyny, wypinają pierś po ordery i wyciągają rękę po pieniądze, no ja tego nie robię, dlatego że ja jestem dzikim kapitalistą, działam na rynku, gdzie się kupuje, sprzedaje, wymienia i gratisy i darmówki w grę nie wchodzą, bo to jest podejrzane z miejsca, więc też nie mam prawa narzekać. Ale proszę Państwa, no to chyba w kategoriach wyczynu trzeba by było omawiać wydawanie kwartalnika przez 7 lat bez dotacji. Kwartalnika, który po pierwsze wyróżniał się zawsze okładką. Okładka ostatniego numeru, proszę Państwa, to jest absolutne mistrzostwo świata. Co do tego nie ma wątpliwości. Oczywiście nikt nawet słowem się nie zająknął na temat tej okładki, bo nikt nie wie, jak to ocenić w ogóle. Nikt nie czyta kontekstów, które tutaj są, a nawet jeżeli przeczyta, no to cóż ona powiedzieć i z kim on ma o tym rozmawiać. To jest też świadczy o kulturze edytorskiej, krytycznej, jaką mamy. Polecam historykom sztuki, żeby jeszcze mniej obrazków dawali na okładkach swoich książek, a najlepiej jeszcze, jak piszą o malarzach, kolorystach, to w środku czarno-białe ilustracje umieszczali. Wtedy będzie super i po prostu świat popędzi w takim kierunku niezwykłym, że wszyscy się zdziwimy. Proszę Państwa, to jest Fryderyk Wielki, jak wszyscy wiemy, widzimy. I Fryderyk Wielki ma maseczkę i jak to Fryderyk, który chyba przez całe swoje życie nie uronił ani jednej łzy, mówi po niemiecku, to koniec? Naprawdę? Naprawdę. Tu jest okładka, nalepka z Prusa Kolepu. Państwo starsi wiekiem pamiętają, co to był Prusa Kolep i do czego służył, jak ta była reklama i tak dalej. No to jest mnóstwo żartów, jak to u Tomka. Proszę Państwa, a środek jest poświęcony temu niezwykłemu i nienawidzonemu powszechnie człowiekowi, którego ja podziwiam w pewnych zakresach ze względu na skuteczność. To jest też trochę, Fryderyk swoim bystrym okiem prześwietla wszystko, to jest też trochę naciągane, dlatego że skuteczność króla i jego twardy charakter są mocno zmitologizowane. On wielokrotnie dawał przykład tego, że nie wie, co zrobić i nie wie, co powiedzieć, stając w sytuacjach naprawdę trudnych, głównie na polu bitwy. Myślę, że już Karol XII, król Szwecji, Karol XII Wittelsbach był bardziej sprawny od niego, trafił w słabszy moment dziejowy. Natomiast Fryderyk wpasował się idealnie i nawet ta jego miękkość, którą on czasem okazywał, dowodząc żołnierzami, albo ta jego miękkość, którą on czasem okazywał, dowodząc w polu i nie rozumiejąc sytuacji, kiedy to jego dowódcy, a miał przeważnie wybitnych dowódców, ratowali całą sytuację, no trochę go demaskuje. Do czego król miał rękę? Do kadr. To jest coś absolutnie nie ulegającego wątpliwości, że różne rzeczy można o nim mówić, brzydkie przeważnie, natomiast jeżeli idzie o dobru współpracowników pod kątem skuteczności, to był mistrz świata. Życzyłbym każdemu tej intuicji. Proszę Państwa, wielokrotnie go to ratowało, znaczy ratowało mu życie. Czy ratował Prusy, to sprawa dyskusyjna. Tak? Umieściłem tutaj taki fragment
ponieważ mamy tutaj dwa duże fragmenty archiwalne, trzy w zasadzie. Umieściłem fragment książki Bernda Engelmana, takiego niemieckiego historyka komunizującego, pod tytułem Najbardziej niewolniczy kraj Europy. To jest opis Prus fryderycjańskich, które bynajmniej nie były oazą oświeceniowej kultury, no ale może nawet nie były ponurym więzieniem, no ale na pewno były koszarami, tak? No i ciekawie jest spojrzeć, przeczytać, co Niemcy o tym myślą. Oczywiście są to Niemcy, których wydawano za komuny, no ale chyba innych do dyspozycji nie mamy. Współcześni Niemcy w ogóle nie są w stanie chyba nic powiedzieć o Fryderyku, ani pozytywnego, ani negatywnego. Wzruszają ramionami, w ogóle co ich to obchodzi. Natomiast Bernd Engelmann bardzo dynamicznie, ciekawie, to fajny autor. On napisał taką książkę Prusy, kraj nieograniczonych możliwości. To jest oczywiście ironia. Bardzo tam rozbudowana w tekście. Książka jest gruba, tania, na Allegro można ją kupić. Z tej książki właśnie mamy ten fragment o tym, jak wyglądała gospodarka w Prusiech, bo no to była też pewna demaskacja. Ludzie sobie nie zdają z tego sprawy, bo do czego była armia pruska? No, tak naprawdę ćwiczenia kończyły się w południe, tak? Trwały od bladego świtu w koszarach i kończyły się w południe, a potem żołnierz, przepraszam za wyrażenie, przypierniczał albo w warsztacie tkackim, albo w polu, dokładnie jak za komuny, tak? No więc proszę Państwa, PRL no był, jeżeli idzie o politykę wobec armii, no pewną kontynuacją, bynajmniej nieodległą, polityki Fryderyka. To się może wydawać dziwne. Można nawet powiedzieć, że Wojciech Jaruzelski mógłby być uznany za oświeconego despotę i kontynuatora polityki króla Fryderyka. Mam nadzieję, że kiedy ja to mówię, generał Jaruzelski przewraca się w grobie, bo jego nienawiść do Niemców była wręcz modelowa. Ja to usłyszałem kiedyś z ust jego człowieka, który miał z nim bezpośredni kontakt, nie był jego podwładnym, ale rozmawiał z nim kilkakrotnie. W ogóle wymienianie Niemców w obecności pana generała to był duży, duży afront. Uważam, że generał Jaruzelski był spadkobiercą króla Fryderyka i nawet na podobnym obszarze działał, a jego polityka wobec armii była wręcz identyczna. To jest jedna sprawa. To inne są rzeczy, proszę Państwa, podobne. Dlatego, że król Fryderyk nie był żadnym strasznym brutalem. To był bardzo delikatny, wrażliwy młodzieniec. O niesłychanie wątłej konstrukcji fizycznej. To cud boski, że ten jego ojciec go nie zabił w ogóle pałą w dzieciństwie. A podobnie było z generałem Jaruzelskim. On się nie nadawał do walki w polu. To był gryzipiórek kancelarniany, który miał różne ciekawe pomysły na, jakby to powiedzieć, uczłowieczenie, koszar. Jak ktoś pamięta koszary, a są tacy polskie, komunistyczne z lat 60. i te z lat późnych 70., to pamięta różnicę. A wie, o co chodzi. Ja pochodzę z garnizonowego miasta, to też wiem. No więc tak, generał Jaruzelski jako nowe wcielenie Fryderyka Wielkiego, taka teza. Podparta Bernem Engelmanem. Proszę Państwa, co my tu mamy jeszcze? Ja oczywiście umieściłem tu fragment wspomnień Wojciecha Kossaka. Sam napisałem specjalnie bardzo entuzjastyczny tekst o bitwie pod Zorndorf, czyli pod Sarbinowem, gdzie kirasjerzy pruscy roznieśli z trudem, ale jednak piechotę rosyjską. Kossak namalował taki obraz wstrząsający, od którego się w ogóle zaczęła jego kariera na dworze w Berlinie, bitwa pod Zorndorf. Zorndorf to jest Sarbinowo dzisiejsze, w północy tej części województwa lubuskiego. Proszę Państwa, ale umieściłem tu też wspomnienia, fragment wspomnień bardzo obszernych, wydanych raz chyba w Polsce, ja mam to w domu, fragment wspomnień siostry króla Fryderyka, Wilhelminy Hohenzollern von Brandenburg, margrabiny Bayreuth, która opisuje, umieściłem akurat te fragmenty, ona opisuje wszystkie potworności, jakim ojciec poddawał swojego syna, jakim Fryderyk Wilhelm I poddawał Fryderyka, łącznie z tą rzekomą kastracją, czy też amputacją, nie wiemy co to było, tak? No w każdym razie, no, król był bardzo brutalny, król Fryderyk Wilhelm, ojciec Fryderyka Wielkiego. To jest nie do uwierzenia po prostu. Ale to wynikało wprost z licznych zagrożeń, które ten człowiek rozpoznawał na odległość, bo miał głęboką intuicję polityczną. Tutaj o tym jest. I
Król, i tu jest opis, ten fragment pamiętników, kiedy Fryderyk Wielki, jako bardzo młody człowiek, przy udziale posła angielskiego, szykuje się do ucieczki do Anglii. I ta ucieczka zostaje udaremniona, on zostaje aresztowany, jego wspólnicy zostają aresztowani, a jego najbliższy przyjaciel, kapitan von Katte, zostaje ścięty na oczach Fryderyka II w twierdzy w Kostrzyniu. To opis tego jest po prostu tak dramatyczny, że naprawdę wszyscy, nawet ludzie, którzy nienawidzą szczerze Fritza, uronią łzę. To wam gwarantuję. I polubicie tego faceta po przeczytaniu tego. Oczywiście tam się jakieś zarzuty o homoseksualizm pojawiały i tam podobne rzeczy. Myślę, że to wszystko nieprawda. I Wilhelmina, jakby to powiedzieć, unieważnia to. No, w każdym razie brutalność tego ojca była... No, jak nawet na tamte czasy, no straszliwa. On to wszystko przetrwał, a potem coś im z tego zostało, no i poustawiał wszystkich dookoła według tych zasad, które mu narzucił szanowny tata. Było to oczywiście okropne. Polecam wszystkim ten pamiętnik, a jeżeli ktoś się nie chce zdecydować na jego zakup, to tutaj jest fragment, może sobie przeczytać ten fragment. Oprócz tego mamy tekst Wojtka Lipskiego o szpiegach Albrechta Hohenzollerna, bo to są Prusy rozumiane szeroko, od XVI do XIX wieku. Tekst Wojtka Lipskiego o szpiegach Albrechta Hohenzollerna na dworze w Krakowie, wstrząsający zupełnie, bo to splecenie rodziny Hohenzollern i polityki rodziny Hohenzollern z polityką Krakowa, a potem Warszawy, jest niezwykłe. I my bez dokładnej analizy tego wszystkiego, no nie jesteśmy w stanie zrozumieć własnej historii. A nikt tego nie podnosi, dlatego że no, panuje ten hura optymizm i hura entuzjazm, który po prostu jest moim zdaniem degradujący. Ale to na inną pogadankę. Mamy tekst Grzegorza Kucharczyka o tym, jak Polacy sobie radzili z pruską cenzurą w Wielkopolsce w XIX i XX wieku. Mamy fragment Niemcewicza, wspomnień pamiętników czasów moich Juliana Rusyna Niemcewicza, fragmenty dotyczące rozbioru Polski, pułapki, jaką Prusy zastawiły na Polskę w dobie Sejmu Wielkiego. Mamy tekst Ewy Rębikowskiej, Banki Rzeszy i finansowanie szowinizmu niemieckiego. I na koniec Bartek Biesiacki napisał tekst o Borussii Dortmund, która niewiele ma wspólnego z Prusami, ale ponieważ pojawia się napis Borussia, a ja uważam, że trzeba czasem napisać coś o sporcie, to mamy tekst o sporcie. Proszę Państwa, bardzo dynamiczny, nieoczywisty, ciekawy, no i ostatni numer Szkoły Nawigatorów. Bardzo Państwu dziękuję, wszystkim współpracownikom, wszystkim, którzy popierali ten projekt, wszystkim, którzy uważali, że on jest dobry i wszystkim, którzy kupowali te kwartalniki. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. To niestety finał. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.